Mecz numer 5. Kutno kontra Korsarz Gdańsk. Proszę Państwa, do zakończenia tego spotkania pozostało 6 minut 50 sekund. Zespół, więc widać, Korsarza prowadzi 87-38. Już dzisiaj padła jedna stówka, czy będzie po raz drugi na tablicy Wilnia wynik 100. Chłopcy dzisiaj przyjechali z Kutna, zmęczeni podróżą. Może jutro wpadną w ryby. Widać zmęczenie w Korsarzu. Ciekawe, czy te 100 punktów zrobią. Ładnie. Brawo. 16. Skutna. Wysoki zawodnik. To Maciej Poznański. O, Poznański. Trener taki jest. Bardzo dobry w Polsce. Ryszard Poznański. A to Maciej Poznański. I kos za kosz. Po 87-40 nie dadzą sobie bastówki wrzucić zawodnicy z Kutna. Musiał go zawołać do podania. Zmiany, cała piątka teraz schodzi z Korsarza, a schodzi piątka. No pani Kwaśniewska przywiozła tutaj właściwie 3 piątki, bo jest 15 chłopaków, czyli może tak rotować po 5. W Kutnie także zmiany. 89-40, 4 minuty do zakończenia 5. spotkania pierwszego dnia międzynarodowego turnieju w Warszawie na Bielanach. Ładnie, brawo. Z numerem 13 dla Korsarza Kelidis Szymon. To na razie tyle z 5. meczu. Będą kolejne.